Witam wszystkich serdecznie. Odcinek o unboxingu i testach takiego czegoś jak BK200 urządzenia. Wybrałem sobie opcję. Tutaj jest przylutowane w środku. Dalej nic. 4 i już mamy światełko. No, spoko. Dla mnie spoko, bo kondensatory, więc tu będzie długo służyć. Mam akumulator, który był kupiony jeszcze w zeszłym roku. Czyli tutaj zaraz mi się uda albo go wyciągnąć, albo instrukcję. I to jest taki wynalazek 12 Ah. Będziemy sprawdzać na nim, jak się spisuje konwej. Mam zainstalowaną już aplikację. Będziemy sobie porównywać obciążalność akumulatora również na takim 7 Ah akumulatorze. No i będziemy robić taki częściowy pomiar na analogu, bo można mieć albo analoga, który bardzo szybko reaguje, bo miernik za 1000 zł. No, na moje potrzeby wystarczy analog, ale idziemy do głównego tematu. Mamy takie coś kupione w styczniu tego roku. Akumulator troszeczkę sobie dłużej czekał, bo ponad kwartał bez ładowania. A, będziemy podłączać pod zasilacz laboratoryjny. Będziemy patrzeć, ile to bierze, jakie to jest dokładne względem zasilacza laboratoryjnego. Dobra. Nic więcej tutaj w środku nie mamy. Jakieś instrukcje, chyba inne sprzęty, co sprzedają. Może kiedyś, jakbym coś potrzebował. Na razie, jak to się mówi, wydatki mam inne. Instrukcja po angielsku przynajmniej, po polsku brak. Bo wszystko czytelne. Nie czytałem. Właśnie ludzie się dzielą na tych, co czytają instrukcje, bądź będą czytać. No ja na razie nie czytam, jak nie trzeba. Zobaczymy, czy sobie poradzę bez. Dobra, teraz to są. Przepraszam za mój głos, ale troszeczkę chory jestem. Co do urządzenia. Wybrałem sobie opcję od 6 do 12 V. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Bo dlatego sobie damy zasilacz od 1 V. Będziemy sobie powoli iść, podnosić napięcie i wyjdzie nam, od jakiego napięcia startuje krokodylce. No powiem, że nawet ok. Tutaj jest przylutowane w środku. Kabeleczek. Nie wiem, czy mi się uda to ściągnąć. Nie uda mi się za bardzo. Nie za bardzo się chce to ściągnąć. Może po jakimś czasie się uda. Bo może. Nie za bardzo. Czyli na pewno wiemy, że to trzyma, ale ja bym sobie chciał zobaczyć, jak to w środku jest zrobione. Tak samo tu. Tu widzę, że są jakieś przylepce. Więc najpierw zobaczymy, czy w ogóle wstartuje. Jak wstanie, no to może rozbierzemy. Jestem ciekawy, co tam siedzi w środku. I podejście numer 2, dla Was jeden. Na końcu filmu będzie starania z podejścia pierwszego. I co tutaj, ta część sondy, no można powiedzieć, że to jest sondy, musi bezpośrednio stykać z źródłem. Myślałem, że zewnętrzna część krokodylca też przewodzi. Niestety nie. Więc na razie dajemy tak. I nie ma nic. Jak program rozpozna, że urządzenie wstanie, to się zaraz połączy. I tak, lecimy 2 V. Jeszcze nic. 3 V. Dalej nic. 4.
4 i już mamy światełko i pisze, że jest połączone. Czyli urządzenie wstaje od 4 V i bierze 12 mA. 12-14 mA. Znikło, ale jest OK. Więc damy sobie na przykład teraz do 6. Aha. I mamy tak, im wyższe napięcie, tym więcej ciągnie, choć możliwe, że teraz też wskoczyło na niebieskie, czyli wyższe napięcie. Zobaczymy, czy z wzrostem napięcia będzie bardziej głodny przyrządas. I wygląda, że jest bardziej głodny. Dobra. Jedziemy pod 24 V. Wstało, jest niby podłączone. Czy tutaj coś nam pokazuje? A, nawet pokazuje, jestem ciekawy. No, spoko, dla mnie spoko, bo to mi umożliwi robienie wiele testów, bo mamy przysłowiowo miernik z odczytem i to zdalnym. I przy 5 V już coś, tak, przy 5 V straciło się, przy 4 dokładnie voltach się straciło, ale lecimy do 5. Ja zazwyczaj niby OK. Albo mi się udało zawiesić. Zatrzymaj. Początek. Co? 8 V. I będziemy zjeżdżać w dół. I zobaczymy, co tu się pokazuje. Mamy 4 i przerwało połączenia. To teraz zrobimy sobie tak, że pojedziemy sobie po troszku, po 1/10 do góry. Ale chyba jeszcze musimy sobie dać do, powiedzmy, 5300. Początek 5300 działa. I po 1/10 zjeżdżamy. Bo jeżeli będzie bardzo fajny odczyt, to nawet to idzie wykorzystać jako pseudo BMS do akumulatorowni, bo będziemy widzieć, co się dzieje. Tylko że troszeczkę aktualne po napięcie się nie zgadza, bo mamy 4,3, a pokazuje 5. Teraz zjechaliśmy do 4,3, a tu dalej 5. Obstawiam, że kondensatory trzymają. Czyli w bardzo niskim zakresie napięć jest kapeć, a przy wyższym zakresie napięć jest OK. Dobra, to jest pierwsza faza testów. Spróbujemy teraz, w sumie ile zasilacz jest mi w stanie dać? 31 V. Dobra, zatrzymamy sobie. Mamy 17. Początek. I mamy 17, tak jak tutaj. I lecimy wyżej. I zobaczymy, co się podzieje. 31. Ale wiem, że jeszcze idzie wykrzesać troszeczkę. No sobie pojedziemy tu. I sobie pojedziemy. Nie. Nie jestem więc w stanie wykrzesać. 31 V i bierzemy 30 mA. Można z tego policzyć moc, jaką pobiera urządzenie. Ale myślę, że jest spoko, jak dla mnie. Ogólnie aplikacja jest w polskim. Więc dla mnie jeszcze bardziej spoko. Ponoć jest więcej języków, są testy, pierdołki. Na pewno będę to testował, na pewno będę się kontaktował z Rafałem, bo nie znam aplikacji, to jest moje pierwsze przecieranie się z tematem. Ja bardziej jestem ciekawy,
31 V jak daje radę, to ja mogę to spokojnie podłączyć pod swoją fotowoltaikę i zobaczyć faktyczne napięcie, nie będąc przy układzie, jakie jest, co dla mnie jest naprawdę spoko, że urządzenie wstało, kwalifikuje je, by, ja sobie to przykleję tu, i tu weźmiemy sobie, w sumie tutaj nie potrzebuję, tu są tylko krzyżaczki mniejsze. Ten. Zobaczymy, co tam siedzi w środku. I jak zobaczymy, co tam siedzi w środku, zaraz później sobie podłączymy pod akumulator i obciążymy. Zobaczymy jednocześnie, jak to będzie się sprawować, bo tak sobie, dobra, na razie cię wyłączymy. Tak sobie uświadomiłem, że możemy zrobić trzy rzeczy na raz. Ja sobie sprawdzę pojemność teoretycznie tego akumulatora, tego nowego i później zrobimy test jeszcze UPS-a, na ile UPS wytrzymuje. Więc kilka srok złapiemy jednocześnie za ogon. I tak, co tutaj widać na pierwszy rzut oka? To, że muszę sobie wziąć krzesełko i se siadnąć do tego. Okej, siedzimy i patrzymy na spokojnie, jak to jest wykonane, jak na mój pierwszy rzut oka. Dam ja sobie troszeczkę światełko bliżej. Jak dla mnie jest spoko, jedynie fajnie jakby to było polakierowane jeszcze. O, a tutaj mamy moduł Bluetootha. Tu już to jest chyba, nie jest zalakierowane. Coś tu było robione. Widać, że rezystor jest pęknięty. Możliwe, że w transporcie albo coś. Ale tylko wypełnienie, budowa jest spoko. Co tutaj mamy? Wszystko polimerowe kondensatory, więc tu będzie długo służyć. Bezpieczenia obstawiam. Regulator napięcia może być jakiś. Kilka układów scalonych. Dam wam zoom. Tak lepiej chyba będzie. Wrzucę późniejsze zdjęcia. Ogólnie, jak dla mnie, bardzo fajnie, skludnie wykonane. I ktoś dbał o szczegóły, bo nawet poobcinał po lutowaniu nóżki. Czyli nie jest to zrobione totalnie na Jana. Jest dla mnie spoko. I ciekawe, że tutaj idą dwa przewody. Tu ja widzę tylko jeden przewód, więc obstawiam, że jeden przewód idzie tu, a drugi idzie, jeden idzie przewód tu, a drugi tu. I on sobie oblicza rezystancję przewodu, tak jak w tym mierniku, że mamy dwa przewody. Dwie sondy osobno, które mierzą. Mamy dwa przewody i to sobie początkowo kalibrujemy i dokładną rezystancję mi wyliczyć. Więc obstawiam, że tutaj jest podobna rzecz, czyli mamy taki miernik w tym. W krótkim uproszczeniu można powiedzieć, że jest naprawdę spoko. Choć osobiście ja bym sobie to jeszcze po lakierował, a raczej dał sobie solder maskę na to, choć nie wiem, czy ma sens. W sumie jak to będzie w samochodzie, jakoś szczelności, jakoś mega tutaj może raczej nie będzie. Budowa się fajnie składa, ale pomaluję sobie to później solder maską.
tak tym obracałem i zauważyłem, że tutaj jest patyna, czyli to musiało być nakładane na jakiś akumulator kwasowy prędzej. Obstawiam, że coś już sprawdzali, więc to jest dobry znak, jeżeli sprzęt nawet ponosi jakieś tam ślady użytkowania, a był testowany, to jest git. Ogólnie wrażenia pierwsze spoko, będą dalsze testy. Teraz się biorę za lakierowanie, robienie zdjęć. Będziemy coś działać z tym dalej. Pierwsze wrażenia spoko. Pierwsze wrażenia całkowicie tak sobie. Nic. Dziękuję serdecznie za część pierwszą, a może jednak zrobimy dłuższy odcinek. Dobra. Robimy dłuższy odcinek, zmiana koncepcji w trakcie filmu. Mamy tego akumulatorka, 112 Ah, z LP. Zobaczymy, czy to podziała. Na otwartym sobie zobaczymy. Ciekawe, czy złapie. Zobaczymy, co tu się w środku dzieje. Okay. Czyli przy podłączaniu coś tam się nam oświeciło. Spróbujemy odpalić sobie aplikację. Urządzenie jest odłączone od aplikacji. Ale już jest. Ok, damy sobie początek. W pobliżu nie ma żadnego sprzętu. Ciekawe, choć tutaj powinno to działać. Może, że zaś mi żabki nie złapały. No pewnie, że nie złapały. Bo tutaj, jak jest ta żabka, to tu w środku nic nie ma, czyli nie muszę to coś takiego zrobić, żeby to złapało. Ok, i teraz też się oświeciło i świeci cały czas. To musimy sobie dać inaczej. No, jak to zawsze na żywca. Połączone, nieudane. Se powącham. Troszkę dziwnie pachnie, ale tak elektronika czasem ma. I co, damy sobie początek i co tu się dzieje? Chyba bym musiał odpalać samochód, czyli podpiąć żarówkę. Więc podepniemy sobie żarówkę i zasymulujemy rozruch samochodu. Zrobimy to bezpośrednio na terminalach. Tu jest żarówka, że widać, że są spadki jakieś napięcia. Żarówka wstaje, to jest ok. Zatrzymać. I co tutaj widać? Aha, tutaj są chyba jeszcze jakieś wcześniejsze odczyty. Aha, jest cała historia moich odczytów. Spoko, jeszcze idzie udostępniać. Dobra. Pousuwamy sobie trochę to. Ogólnie spoko, że takie coś jest. Ale uczę się dopiero tej aplikacji na żywca. Damy sobie jeszcze raz początek. Nawet nie wiem, który podmiar od czego był. Mamy takie obciążenie 50-60 W. 60 raczej, bo 55. No i ogólnie akumulator jest spoko, daje radę. Zatrzymaj. I co to tutaj mamy? Aha, pomiar napięcia. Gdzie to powiększyć? Idzie. Ładnie. Dla mnie spoko. Fajne dane. Co to jest test? Rozpocznij test. Proszę najpierw wyłączyć silnik, a następnie dalej. Ok, silnik mamy wyłączony. Proszę uruchomić silnik. Haha, tu mamy nasz silnik. Lecimy z tematem. Ok. Aha, on sobie tutaj próbkuje.
że chyba nie widzi żarówki. Nie widzi tego, co się dzieje. Z racji tego, że mamy napięcie, powinien być rozruch i zaczynamy ładować. Nie mam ładowania, więc nie rozpoznaję tego. Test ładowania. Ciekawe. Muszę się obyć z aplikacją. Muszę się obyć z aplikacją, ale na pierwsze wrażenie jest spoko. Kilka rzeczy pokazuje, choć w sumie tutaj fajnie to było widać, że czyta te wszystkie różnice. Nawet nie sieje aż tak bardzo. Fajnie, że idzie. Tak dwa miejsca po przecinku, trzy, jak czyta, no to faktycznie pomału jak ten sprzęt. Dobra. Będą na pewno kolejne odcinki z tego. Jak dla mnie kasa nie wrzucona w błoto, jako wniosek. Czy polecam? Myślę, że tak. Na pewno z Rafałem będę rozmawiał na ten temat. Czy najpierw do samochodu sobie to wrzucić, czy wrzucić sobie to do akumulatorowni. Ale raczej chyba do akumulatorowni najpierw to pójdzie. Tylko, że sobie to pomaluję jeszcze solder maską. Tak dla własnego bezpieczeństwa, bo czasem wilgotność mam tam dość dużą. Dobra, to jeszcze raz. Dziękuję, jak się komuś podobało, może dać lajka. Subskrypcja to jest własna wola. Nie będę namawiał. Więc ja dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. Okej, mamy czerwony, tu będzie plus. Mamy czarny, to będzie minus. Odpalimy sobie aplikację jednocześnie. Okej. Jeszcze nie konfigurowałem aplikacji ani nic, więc to jest pierwsze użycie. Nowa bateria. I na razie nic nie wykrywa, bo nie dostało żarcia. Okej, błąd w sztuce, nie ten knefel. Gdzieś tu miałem program, na którym będziemy robić. Dobra, nie zapisało. 12 V. A raczej 1 V. I sobie damy 1 A. Na razie nic. Dwa. Też nic. Trzy. Cztery. Też nic. Pięć. Coś się pokazało, ale dalej nic. Sześć. Nic. Nic nie pokazuje. A coś tu. Aha, spróbujemy jeszcze. Aha, trzeba wyrobić konfiguracja. Tak. TIN. Siódemka. Otwórz. Tylko, że na razie nie wstało. Więc lecimy wyżej. Te 6 V to tak już powinno. Nic. Dalej. Jesteśmy koło 11. 12 i ani nic nie świeci, ani nic. Zobaczmy, czy widzi. Wstawiam, że nic nie widzi. Spróbujemy na nowo. Nic z tego. Rozłączymy.
Połączymy ponownie. Nic. To lecimy troszeczkę szybciej. I dalej nic.